Słyszałeś ten komunikat? Jedi? Bądźmy skrajca, rozwalić go! Trafić go wreszcie! Mamy kontakt. Strzelać, by zabić. Mierzyć uważnie. Pilnujcie się! No świetnie! Dostałem trzy ładowne zamknięte! Jedyne wyjście. Muszę się ruszać. Postanowiłem odpocząć. Tak się przygotowuję. Chyba na pewną śmierć. Wtedy na pewno sobie wypoczniesz. Uwaga! O nie! Nie, nie, nie! Idę naprzód, zatrzymuję pociąg.
przebiegać między seriami. Teraz! Pociąg stanął? To nie jest dobry znak. Dzisiaj?
Rozpoznaję tę pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem, padawanie? Może któraś z tych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? Ten cios będzie twoim ostatnim. Jesteś szybszy niż sądziłam. Ładnie, ale następnego nie unikniesz. Wyrężaj mojej cierpliwości. Nie dorównasz mi szybkością. Nie możesz wiecznie uciekać. Wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda, a to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc, kim jesteś? Cal Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Nie żyją. A. Czyli mam tylko was.
Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest. A teraz spróbuj odpocząć. Nic ci nie grozi. Na razie. Poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Kal, uważaj! Mamrotałeś coś przez sen. Dziwak. Nie teraz, mam robotę. Melodia. Napisałam ją lata temu. Dotykasz rzeczy i widzisz związane z nią zdarzenia. Czujesz ich historię. To echo mocy wyczuwalne w przedmiocie. Niewielu Jedi to potrafi. A ty skąd to wiesz? Byłam kiedyś Jedi. Ale to przeszłość. Czy ja cię znam? Nie. Znałam twojego mistrza, Jarro Topola. Był prawdziwym strażnikiem Republiki. Był bohaterem. Słuchaj. Coś się ze mną stało w trakcie czystki. Przeżyłem, ale... moja więź z mocą jest uszkodzona. Gdy medytuję i przestaję uważać, tracę kontrolę. Jakbym wracał do tej chwili, gdy... Ale przetrwałeś, Kal. I nie jesteś sam. Już nie. Zbliżamy się do celu. Pewien Jedi odkrył je przed czystką. Nie ma go na żadnej mapie. Imperium nie wie, że istnieje? Nie. Więc? Jaki jest plan? Co, ukryjemy się? Dość ukrywania się, Kal. Widzisz tamtą budowlę? Wierzę, że to sanktuarium kryje klucz do odbudowy zakonu Jedi. Ale tylko ktoś silny mocą może podołać tej próbie.
I jestem ci potrzebny, bo nie jesteś już Jedi. Wiem, że mi nie ufasz. I sama nie wiem, czy ufać tobie. Jednak mamy wspólnego wroga i wspólną sprawę. Szczegóły planu zdradzę, gdy dotrzesz do sanktuarium. Ale tymczasem powinieneś kogoś poznać. Niech moc będzie z tobą. Widocznie szukam Jedi. Ale skoro jeden tu jest, czego Sir chce ode mnie? Na miejsce do medytacji. Muszę oczyścić umysł. Hej, BD-1. Jestem Cal. Tak, w porządku, tylko szukam kogoś. Nie ciebie. Szukam Jedi, zdaje się. Chwila, ty znasz Jedi? Powiesz mi? Stój, czekaj! Zhakowałeś to? Dzięki. To właśnie sanktuarium. Pewnie tam czeka na mnie ta osoba. Co ty na to? Muszę jakoś pokonać tę przepaść. Linka? Skąd wiedziałeś?
Uważaj! To niebezpieczne! Zupełnie jak na złomowisku. Czekaj, Vigilant! Idę! Bardzo dzielny. Jesteś cały? Czekaj! Mogę ci z tym pomóc. Pozwolisz mi? O! Dobrze. Aha. Cóż, łącze jest popsute, ale to pozwoli ci się poruszać. Dobra, spróbuj. Sanktua, też się tam wybierałem. No dobrze, ale najpierw musimy się stąd jakoś wydostać. Biddy, raczej się tu nie zmieszczę. Spokojnie, znajdę jakieś przejście. Ciasno, ale powinno się udać.